Cześć, to Matix, a to kolejny odcinek z Gothica na edycji rozszerzonej. Między odcinkami, no, w sumie dużo robiłem, ale mało się ostało, można tak powiedzieć. Tutaj na streamie, ponieważ teraz robię też streama, powiedzieli, Avenix dokładnie powiedział mi, no, że teraz się potwory zrespiły, a nie muszę się uczyć umiejętności zbierania tych wszystkich rzeczy, czy tam pozyskiwania tych wszystkich rzeczy, które bym musiał mieć, żeby zrobić ulumulu. Nauczył mnie tego Tarrok, podczas gdy z nim rozmawiałem. Natomiast, no już nie chce mi się łazić po całej kolonii i szukać tych potworów i potem wracać specjalnie do tej kopalni. Dlatego też użyłem sobie kodów i w ten oto sposób mam te przedmioty. A skoro umiejętności pozyskiwania tych rzeczy już mam, no to tak naprawdę nic nie tracę. Nic nie zyskuję też, tylko trochę czasu. Czasu, który można lepiej wykorzystać. Tu już jest Tarrok, zaraz odbędę sobie z nim krótką pogawędkę. W tym odcinku jeszcze powiem tylko, zapisuję na trójeczkę. To jest odcinek już 98, za chwilę będzie setny. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia ulumulu. Obcy być silny wojownik, dać rzeczy. Tarrok zrobić ulumulu. Gotowe. Obcy nosić ulumulu, być dumny. Tarrok teraz spać. Tak, szybko to zrobiłeś, tak? Nie, to ulumulu jest całe. No, taka broń. Ulumulu świadczy o wielkiej sile i odwadze posiadacza. Wojownik, który nosi ten amulet, nie musi się obawiać ataku ze strony orków. I tym oto sposobem zapewniłem sobie wejście do miasta orków. I także można już wychodzić z tej kopalni. Odzyskaliśmy ją razem z Gornem. No Gorn się zrespił na górze, zaraz tam do niego pójdę i będziemy opuszczać tą kopalnię nieszczęsną. W końcu. To jeszcze jakiś kopacz sobie kopię, no ale już trudno. Już mam dość tej kopalni, naprawdę już chcę wyjść na świeże powietrze. Mam nadzieję tylko, że dobrze idę teraz, ale chyba tak, bo ja wchodziłem tutaj. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dobrze, no wejdźmy tutaj. Swoją drogą, już zniknęła mi ta misja z Ulumulu, więc chyba mogę już iść do Świątyni Śniącego. No i jeszcze do Wilka trzeba iść. No i można, może już będzie się dało zrobić zadanie spotkanie. Na chwilę, zużyta lekka kusza. Ciekawe, ile takowa by wymagała siły. Czy mógłbym ją założyć może? 25, znaczy zręczności 30. No nie. Zużyta tylko z niej podwyższa jakby ilość siły. Trudno. I tak nie korzystam w ogóle z broni dystansowej. Jak już to z zaklęć. Okej, załóżmy, że trzeba tu wejść teraz, tak? Nie ma! A może jednak nie? Okej, czyli troszkę się jeszcze tutaj pobawimy w tej kopalni. Stamtąd przyszedłem. Ale tu jest jakieś przejście jeszcze przecież. Nie, to ja w końcu z konia przyszedłem. Stąd nie był. Stąd. A tam jakbym poszedł? Tak cały czas coraz poważniej myślę, czy nie zrobić sobie przerwy od Gothica po tej serii. Gorn. Trudno, chwalić go.
No i na przykład skupić się tylko na Mass Effectie, Battlefieldzie, no i FIFA, bo takie serie będę miał w planach robić niedługo. Okej. Okay. Stary, to się dopiero nazywa trudna walka. Nie spodziewałem się, że strażnicy Gomeza będą stawiali tak zaciekły opór. Ty stawiałeś większy opór od nich. Znowu jest w naszych rękach. Zostanę tutaj i dopilnuję, żeby tak już zostało. Sam, tak? Co słychać? Na razie cicho. Lee powinien niedługo póki co Okej, to ja sobie wrócę do Lee. Masz przy sobie ciekawą ozdóbkę. Orkowa, prawda? To od tego niewolnika z kopalni? To orkowy symbol przyjaźni. Przy jego pomocy zamierzam dostać się do miasta orków. Oby tylko orkowie uszanowali to... coś. Problem wolnej kopalni został rozwiązany. Czy teraz stawisz się na spotkanie? Jasne, ale najpierw muszę poczekać na posiłki od Lee. Nie możemy zostawić kopalni bez żadnej obrony. Może powinienem pomóc Lee? Tak, możesz, może uda ci się wszystko przyspieszyć. I właśnie mamy rozdział 5, Strażnicy Portalu. Wiem, że streama teraz na chwilę wywaliło, ale nic nie straciliście, tylko rozdział 5 wbiłem. Strażnicy Portalu, tak się on nazywał chyba. Okej, czy mam jakiś nowy quest? Zastępstwo dla Gorna. Gorn powiedział, że stawi się na spotkanie, jeżeli pomogę Lee w organizacji obrony wolnej kopalni. W tym celu muszę udać się do Lee. Ale może nie będę już wykorzystywał teleportu, może po drodze ktoś mnie zagada. Takie mam pytanie do tych, co oglądają streama. W Gothicu 1 jest 5 czy 6 rozdziałów, bo już w sumie nie pamiętam. Jeśli ktoś odpowie, to powiem. Ale znowu, kurde, co ja robię, no. Sześć jest chyba rozdziałów. Nie wiem, jakoś takie mam zaćmienie. Ale w sumie to nieważne. O, 6. Avenix pisze, że 6. Dzięki. Czyli jeszcze ten rozdział następny już będzie można kończyć serię, bo... No, wlecze się ta seria trochę. A chwila, skoro tutaj są takie chatki fajne, to można by się przespać, tylko tutaj chyba... Nie wszędzie były łyżka. Dokładnie. No więc może poczekamy sobie do... Już żeby nie wracać tam... Żeby iść jak najdalej od tego kotła całego, to można... Można już wrócić do nowego obozu. Może teraz będzie można odebrać tą zbroję od wilka. Zobaczymy, czy będzie dobra, czy będzie słaba. Wiem, że teraz mało co widać, ale zaufajcie mi, że ja idę po tej drodze do nowego obozu. W sumie to mogę nawet odpalić pochodnie. No bo czemu nie? Chyba już im pominąłem. A nie, tu są pochodnie. Zdawało mi się, że mam ich więcej. Ale może one są jakieś posegregowane, przepraszam, na dwie kategorie. Na przykład na tej już rozpalonej, na tej nierozpalone. Zobaczymy. A w sumie to jest, nie ma żadnego znaczenia, więc nie ma co tego nawet próbować rozstrzygnąć. Ale tu widzę, że się coraz jaśniej już robi, bo jest 5:10, więc nawet nie trzeba będzie iść spać, tylko... Uznamy, że weźmie nie potrzebuje spać co noc. Przecież taki super bohater jak on może wytrzymać troszkę czasu bez spania. Kord. Właśnie o Korda mi chodziło. Witaj. Znowu szukasz kłop... O, nie. Aha, chwila, można... Jak... Przy okazji. Mam 28 punktów nauki. Nauczę się broni jednoręcznej na maksymalny poziom 10. I żeby nie było problemów z tym, że nie mam niby rudy, to sobie otworzyłem ekwipunek. Naucz mnie jak sprawnie. To już koniec naszego szkolenia. Szacunek dla siebie, że dobrnąłeś do końca. Pokażę ci kilka ruchów, którymi trafisz we wrażliwe punkty twojego wroga. Musisz potrafić je dostrzec, zanim się do niego zbliżysz.
I tym oto sposobem stałem się szczęśliwym posiadaczem 10 poziomu w broni walce, w walką broni jednoręcznej. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Tutaj nic. A tutaj? Też chyba nic. Po prostu jest większa szansa na krytykę. Okej, okay, zgaśmy sobie pochodnie. I teraz już może wykorzystam teleport do magów wody. I udam się bezpośrednio do Lee. Znowu w streama wywaliło, no już trudno, nic z tym nie zrobię. To jest Riordan. Witaj. Ale on mi tutaj chciał przedstawić wiadomość właśnie o kopalni. Wiem, że znowu streama zawiesiło, ale uznajmy to jako normę. Okej, okay, oni nie mają nic nowego do powiedzenia. Co się dzieje z tobą, Bezir? Li. Co się... Witaj. Witaj. Przysyła mnie Gorn, mam ci pomóc w organizacji obrony. A, to dobrze. Ach tak, dobrze, że przyszedłeś. Już ustaliłem, którzy z moich ludzi zajmą się kopalnią. Niestety, zagrożenie ze strony Gomeza jeszcze nie minęło i nie miałem kogo wysłać do wybranych najemników. Ja im mogę to przekazać. W porządku, idź zatem do Korda i Outlama. No, nie no, przecież przed chwilą byłem tam. Przekaż im, że kopalnię powierzam prowizorycznej straży i myśliwym najemnikom. Nie ma sprawy. Mogę przejść? Nie, nie możesz. No i przy okazji do Wilka. Znaczy, tak jak już to wspominałem, raczej ta zbroja niczym takim szczególnym dla mnie nie będzie. W porównaniu do tego, co ja teraz noszę. A, Wilk sobie jeszcze śpi. A ja też się prześpię. Co się dzieje? Tak, żeby już wszyscy chcieli ze mną rozmawiać do następnego poranka. No, teraz już wszyscy są na jawie. Już nikt nie śpi. Więc Wilk, mam dla ciebie te pancerze pełzacze. Witaj! To nie było zbyt mądre. Zebrałem mnóstwo płytek z pancerzy pełzaczy. Fantastycznie! Natychmiast zabieram się do roboty! Jak długo to zajmie? Nie mam pojęcia, to coś zupełnie nowego. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. Będziesz musiał zaglądać do mnie od czasu do czasu. Od razu wiedziałem, że będą... No to sobie za jakiś czas zaglądniemy do Wilka. Dałem Wilkowi 15 tych płytek z pancerzy. Teraz potrzebuję trochę czasu, żeby sporządzić z nich dla mnie nową zbroję. A z tym wywalaniem streama to prawdopodobnie mam coś, jakieś problemy małe z internetem. Ale to nieważne przecież. Na 10 sekund teraz na jakiś czas to nic się nie stanie. A Wenix się pyta na streamie, czemu Galahad nie chce go uczyć kręgów magii. No może... Jako nagrodę w misji, to chodzi o returning, jako nagrodę w misji zlecanej przez niego może wybrałeś po prostu co innego niż naukę kręgów magii, na przykład tam chyba złoto było albo miksturka. Okej, okay, a teraz w ogóle nie powiedziałem co ja chcę zrobić. Spotkanie. Aha, nie spotkanie, zapomniałem o zastępstwie dla Gorna. Okej. Okay. No jak wybrałeś, żeby uczył cię magii, no to nie wiem czemu nie chcę, no. Powiem wam, że najprzyjemniej mi się grało w Gothica jednak, była ta początkowa atmosfera, początkowe rozdziały. Na przykład jak byłem cieniem, jak byłem początkującym tutaj przestępcą pod kolonią przed dołączeniem do księgi. Jakoś wtedy ta atmosfera była taka najbardziej jakby to, no nie wiem, klimatyczna. Tak dla mnie przynajmniej. A teraz odnoszę takie już powtarzanie się wszystkiego i taką monotonię. Takie mam wrażenia, no.
Nie wiem, czy wy też tak macie. Jak gra się w Gothica. Przysyła mnie Lee. Twoja straż ma zająć się obroną wolnej kopalni. W porządku, i tak mieliśmy się tam udać. Gorn jednak był tak nadgorliwy, że postanowił sam zająć się strażnikami. Sam. Chyba ze mną. Natychmiast go zmienimy. Odsuń się. No i jeszcze Outlam. Przejdę tędy? No nie. Jest Outlam. Tuś coś sobie siedzi. No. Gothiku, działaj dobrze. Witaj! Przysłała mnie Lee. Myśliwi najemnicy mają zająć się obroną wolnej kopalni. No tak, mogłem się domyślić. Nasz obóz znajduje się na tyle blisko wolnej kopalni, że Lee na pewno to wykorzysta. Ale skoro taka jest wola szefa, to udamy się tam. Świetnie. I teraz tylko do Gorna, to rozumiem, tak? Tutaj ci szantażyści chyba do końca gry będą tak stać. Można by z nimi coś zrobić, ale dobra, niech sobie żyją w tym swoim ekosystemie. Takie dwa pędziory. No i teraz łażenie się nie skończy oczywiście w tym momencie, bo będę musiał iść do starego obozu, do Diego. No wow, nie spodziewałem się, że tak szybko tutaj przybędziecie. Naprawdę. Szacun. Wyprzedzić mnie jeszcze bez zauważenia, przecież bez tego, że ja to zauważyłem. No okej, jest i Gorn. Witam! Co słychać? Na razie cicho. W wolnej kopalni nic się nie rusza. Lee powinien niedługo podesłać tu posiłki. Póki co Do zobaczenia! Kiedyś już im to przekazałem. Gorn. Do zob... A może to Lee mam teraz iść? Witam! Do zobaczenia! Nie rozumiem. Sprawdźmy, czy do Lee można. Zawsze to samo. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Kiedyś takie sp... No. Zorganizowałem obronę. Dobra robota, teraz strażnicy mogą nam naskoczyć. Przekaż Gornowi, że jest wolny. No, cholera. Dlaczego ja mam łazić w tą... Umiera, nieważne. Że ja się w ogóle nie denerwuję, że muszę łazić w tej wiewce. No dobra. Coraz bardziej interesuje mnie pomysł tak przestania nagrywania Gothica po skończeniu tej serii tak na miesiąc. Na przykład. Bym wtedy... No co, Mass Effecta mi się gra o wiele przyjemniej, muszę powiedzieć, niż Gothica. Co prawda jest mniejsza oglądalność, no ale co z tego. Dla mnie to nie akurat i tak nie ma znaczenia, skoro... No i tak nie odnoszę z tego żadnych korzyści majątkowych. A... Czyli tak.
A nie będę nagrywał czegoś, co mi nie sprawia przyjemności, przynajmniej na razie. Dlatego jak skończę tą serię, to myślę tak, miesiąc sobie przerwy zrobię, a potem może nagram sobie takiego moda Orcades do Gothica 1. Zwłaszcza, że za chwilę na kanale będą się pojawiały nowe serie, mam nadzieję. Mam nadzieję na fabułę z FIFA i odcinki z FIFA. Mam nadzieję na fabułę z Battlefielda 1 i odcinki z Battlefielda 1. Mam nadzieję na kontynuowanie Mass Effect. Tym razem, w tym miesiącu może zaniedbam comiesięczne granie ze względu na... po prostu... brak czasu z mojej strony. No i chęci też do nagrywania takich... no, powiedzmy sobie, śmieciowych gier trochę. Akurat w tym przypadku, jakie to są gry? Jakieś UFO, kolejne Starkie, Decydujące Starkie, Bitwa o Marsa, Rats, Time is Running Out, Guilty Gear, Isuka... co? No, nie znam żadnej z tych gier, no to bez przesady. Witam! Jesteś wolny! Jak ta kopalnia. Świetnie, nareszcie mogę się stąd ruszyć. Wiesz co, równy z ciebie chłop. Chodź ze mną na spotkanie. A gdzie się ono odbędzie? Niedaleko stąd, w górach. W pobliżu tego miejsca znajduje się kamienny krąg, a pod nim krypta. Wiem już, co to za miejsce. Byłem tam z Miltenem. To dobrze, że wiesz. Ja natychmiast się tam udam. Ty przyjdź, jak tylko będziesz gotowy. Zaczekamy na ciebie. Jasne, dzięki. Jasna sprawa, brachu. Okej, czyli nagle kilka misji poszło do przodu. Gorn powiedział, że spotkanie odbędzie się w pobliżu kamiennego kręgu, który zwiedziliśmy z Miltenem. Powinienem się tam udać. W końcu nie ma w kolonii nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jest to spotkanie, na które tyle czasu czekałem. Na które tyle nerwów wylałem. Bo nie było dialogu z Diego. W pewnym momencie. Czekajcie, gdzie jest to wyjście? Tam. Ale okazało się, że tak naprawdę wcale nie trzeba było potem gadać z niego, wystarczyło rozwiązać problem Gorna. Tutaj jeden ze streamowiczów pyta się, jaka to wersja edycji rozszerzonej, i odpowiadam 1.4.6. To jest teraz kręcę odcinek na mój kanał, bodajże, no tak, 98 odcinek. Jeśli chcesz zobaczyć inne, no to zapraszam na mój kanał. A teraz udajmy się w miejsce wyznaczone nam przez Gorna. Najszybciej chyba będzie jednak na piechotę. Inaczej mówiąc, z buta. Bo mniej więcej wiem, gdzie jest ten krąg i to wystarczy tam między Aidanem a Kavalornem zejść trochę ze ścieżki. Tutaj troszkę życia straciłem. O, dziki się zrespiły. Okej, wykorzystam teraz troszkę stilit. O, tutaj sobie tak na skały skoczyłem. To zupełnie mi to przyspieszy moją podróż. No jak już tutaj jestem, to wejdę sobie główną bramą. A nie tamtą, nie przez to jeziorko. Swoją drogą z tego jeziorka potem rzeka wypływa, więc tutaj jakieś źródło musi być. No, nagle na streamie się pojawiło. Pojawił się Norbert Janiak oraz Robi725. Witam was obu. No co to jest? Łaknący krwi krwiopijca. Teraz tak, czy tędy mi się opłaca przejść? No. Choćby dlatego jaszczura. No ale nie chowaj broni.
No, mniej więcej, może nie do końca chciałem tutaj wyjść, ale cóż. Troszkę skróciło to moją podróż, a przy okazji zabiłem jaszczura. Mam 18 punktów nauki swoją drogą i prawdopodobnie jak będzie jakaś okazja, to wydam je na siłę, bo broń jednoręczną już mam na maksymalnym poziomie. A któż to? Strażnik zwykły, taki no name. I wściekły ścierwojad. Okej, czy tutaj da się wleźć? Mam nadzieję, że tak. O, oczywiście. No i tam za chwilę będzie ten krąg. No, zastanawiałem się, czy nie byłoby szybciej iść właśnie popłynąć sobie na drugą stronę jeziorka, tego obok chatki rybaka. No i wejść sobie przez plażę tutaj, no i oczywiście byłoby to szybciej. A czy będzie FIFA? No mam nadzieję, że jak nakręcę może ten odcinek, może następny odcinek jeszcze, to wtedy FIFA się uda zagrać. Oczywiście na razie jeszcze wersja demonstracyjna, bo premiera FIFA 17 jest chyba 29 września. No ale Gothica muszę trochę nagrać. No, bo troszkę zaniedbałem tą serię, można powiedzieć. I dzisiejszy odcinek, który normalnie się okazuje w okolicach 15, czyli ten z soboty dla tych, co oglądają normalnie odcinek, no ukaże się dopiero około 23 północy. Może jutro mi się uda troszkę wcześniej to zrobić. Chociaż ten odcinek, który teraz nagrywam, jest nagrywany na niedzielę. Więc też nie wiem, jak to będzie. No okej, okay, tu będzie to spotkanie jakieś. Ale dobra, myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. W następnym odcinku sobie zrobimy spotkanie trzech przyjaciół, w tym moje. Ze mną, ale chwilę. To jest kamienny krąg, który... w pobliżu kamiennego kręgu, który zwiedziłem z Miltenu, ale tu ich nie ma przecież. Ta jeden ze streamowiczów mi zadał takie dość długie pytanie, no... nie wiem, czy jest na to sposób. Ja nie miałem takiego problemu, więc się nie interesowałem tym. Okej, gdzie jest to spotkanie, no? Tutaj jakaś jaskinia była, co prawda, no ale czy to jest to miejsce? Może tak? Okej, o, cieniostwór. Ale z tego co pamiętam, Gorn mówił, że w pod. Tylko teraz, kiedy ja tutaj zapisywałem ostatnio. Fajnie byłoby znaleźć tych trzech przyjaciół, do których ja sobie dołączę, czyli Miltena, Gorna, Lestera. No jak nie, no to za chwilę będę kończył i tak odcinek. Może tutaj są rzeczywiście? Nie, nie ma ich tutaj, no to gdzie oni są? Jeszcze raz sobie to przeczytam. Gorn powiedział, że spotkanie odbędzie się w pobliżu kamiennego kręgu, który zwiedziliśmy z Miltenem. Dobra, no trudno, ja sobie to znajdę. No i w następnym odcinku mam nadzieję, że uda się zrobić to spotkanie. Tymczasem ja się z wami żegnam, no i do następnego odcinka z Gothica. Cześć.